Siemano mordy, witam was bardzo serdecznie. Niedziela, godzina 16, więc czas na karierę. Odcinek numer 2 i działo się naprawdę dużo. Także życzę wam smacznego, jak coś dobrego sobie jecie i oglądacie ten materiał. A ja wracam do łóżka, bo niestety spędziłem całą noc gorączko i ogólnie jest słabo. Ale wstałem, zmontowałem dla was wszystko, więc odcinek jest. Na początku odcinka przejrzymy sobie na pewno tutaj co ciekawego w social mediach. No i tutaj jak sobie zobaczycie, to mamy też, gdzie to było, sekunda, drużyna tygodnia gdzieś tutaj była, tak, zespół tygodnia. No nie dziwię się, ostatnio 6 bramek, jeśli chodzi o, czekajcie, Adeyemi przechodzi do Atletico, Atletic Club de Bilbao. Jeśli chodzi o poziom trudności, na razie nie zmieniam, zobaczymy co będzie później. Ostatnio, czy to był wypadek przy pracy, te 6 bramek czy nie, to się okaże. Najwyżej w trakcie sezonu zawsze można zwiększyć na jeden wyżej. Okej. Okay. Dobra, meczyk z Legią, mordki. Mecz z Legią. Ostatnio z Gieksą wygraliśmy 6-1. Lewa noga, dobra, ja biję rzuty rożne, no proszę. Powiaz na bramce. Nie wiem, czy mi się to uda. Zewniaczek, dobi. Oby nie spalony. Mamy 1-0. No wydaje mi się, że dalej jest zbyt łatwo. Ja tych obrońców dość łatwo mijam, więc myślę, że od następnego meczu już wchodzimy na level wyżej. Nie ma co się zastanawiać, najwyżej będzie większe wyzwanie. Zawsze można wrócić, jakby było za ciężko, ale myślę, że lepiej w tym kierunku niż tak jak teraz, nie? A to ciekawe, bo to klasa światowa, to myślałem, że pierwszy sezon akurat klasa światowa, drugi pociśniemy już na następnym. Dobra, do mnie, szanujmy piłkę, na spokojnie, rozgrywajmy, mamy dobry wynik, dużo czasu do końca, trzeba szanować piłkę, siły. Lewa noga, przytrzymał mnie i lewa noga poszła tak, chyba mogłem podejść jeszcze bliżej, bo już prawie się uwolniłem. Ole piłka. Brawo bramkarz. Ole seta teraz obroniona. Dobra, wiem, że nie pomogę tutaj, więc ja idę od razu na kontrę, o ile się uda. O ile nie będzie bramki. Wybijamy z linii. Dobitka. Nie. Wiedziałem, że tak to się skończy. 1-1 z Legią. W ostatniej chwili mi Augustyniak zdejmuje, no w ostatniej chwili zawsze, już drugi albo trzeci raz. Kurczę, taki mecz z potencjałem, niby jest szansa na to, żeby strzelić. Nie, nic nie mówiłem o strzelaniu. Niby jest szansa na to, żeby strzelić, ale no czegoś tam brakuje z przodu. Trochę czasem jestem taki osamotniony też. Nie mam z kim sobie rozegrać tej piłki. Dobra, Portko, dam ci, oczywiście, że ci podam. Nie zmarnuj te... Co ty robisz? Aha, dobra, do mnie gra. Ale się zdziwiłem teraz, że nie ogarnąłem, co tu się wydarzyło. Miałem się pytać, dlaczego on tak dziwnie uderzył, a chłop mi odgrywa. To nieźle. 20 minut do końca, no zrobimy tutaj coś jeszcze. Być może tak, też były fajne sytuacje. To nie można narzekać, że nie było, bo stworzyliśmy kilka dogodnych sytuacji, żeby strzelić tą bramkę drugą. Czołek. Ale oni z dystansu próbują cały czas. Patrzcie. Co to za ziomek jest ten z 16, który stał i się w ogóle nie ruszył. Piłka spada obok niego, metr dosłownie obok w polu karnym. A ten stoi i się patrzy. O, piłka. Patrzcie, tak. Uciekamy. Patrzcie, jaki ruch zrobiłem zajebisty. Kurde, nie mogę tak marnować, ale tak zrobiłem tą akcję dobrze. Trzeba zainwestować w strzały, nie tylko w tempo. O, tak się to kończy, patrzcie. No nie, ale teraz jestem podwójnym lausem. Co ja zrobiłem? Zmarnowałem setę, poszła kontra i straciliśmy bramkę. Ty szczęka jaką zrobił. O ty. I zmiana. O, to ładnie. Trener się wkurzy, bo. No to zmiana. Ława.
symuluj pozostałą część meczu. No 2-1, niestety, taka seta. Zobaczmy, Mortki, na początku tego odcinka, co ciekawego w social mediach tutaj słychać. Lachu jest na dobrej drodze, aby pobić rekord strzelecki rozgrywek PKO Bank Polski Ekstraklasa. Tutaj jeszcze kolejny. Lachu po raz pierwszy rozgrywa pełne spotkanie, pokazuje się z dobrej strony. Ta, z dobrej strony, gdyby nie ta zmarnowana seta. No nie, ale patrzcie, jak media piszą o tym, co ja zrobiłem. Oj. Niedobrze. Niedobrze, czat. W każdym razie, dla tych, co oglądają na YouTube, jeśli chodzi o poziom, na razie zostawiamy na klasa światowa, ale zmniejszam z 5 na 4 minuty długość połowy. Powinno się mniej dziać. Zobaczymy, będę reagował w trakcie na to wszystko. Jeśli chodzi o tabelę, no to po tym meczu spadliśmy na 8 miejsce, teraz gramy z Koroną. Czy ja będę grał w wyjściowym składzie? Chyba tak, wydaje mi się, że tak. 3 punkty umiejętności dostępne. Po tym ostatnim to idziemy zdecydowanie w strzały. Dobra, tak. Bo tutaj jest słabsza gwiazdka. Znaczy słabsza gwiazdka, gwiazdka słabszej nogi. Więc na razie siła strzału 7-5, a moje wykończenie jak wygląda? 78. Korona na wyjeździe to na pewno jest dobry moment, żeby się zrehabilitować, bo tutaj już muszą bramki wpaść, tutaj się musi dziać. Nie, bramek padało, bez spalonego, pięknie, tylko czy ja zdążę tam dobiec? Mordo, poczekaj na mnie, dziękuję, że poczekałeś. Oj, dlaczego to nie wpadło? Świetna sytuacja w 10 minucie od razu, świetna, naprawdę, ale podoba mi się to rozegranie. Podoba mi się, jak już potrafię z nimi współpracować bardziej. Jak sobie byście odpalili pierwsze odcinki kariery w tamtym roku, to dużo gorzej to wyglądało. Zaraz do zmiany. No czemu tak? Ci dam do zmiany. Tak jest! Nie wiem, kto to strzelił, ale zełba pięknie. Rzut rożny wywalczony, czyli dobrze, tak? To jednak przyniosła bramkę na 1-0. Co, gościu ślizgiem pojechał w polu karnym na pewniaku? O, nie mam pytań. Dobra. Co wy chcecie z tym tempem? Ej, no moje wykończenie jest tragiczne, no. Mordy, tu powinny być dwie bramki już. Oj. Brawo, bramkarz, ale to, co zrobił obrońca, to do kary. No i patrz, 40 minuta, 4 minuty połowa, ale coś się i tak dzieje, spoko. Do przerwy nie jest źle, 1-0, tylko trzeba trochę spokojniej grać piłką, szanować bardziej, bo mamy wynik, więc gdzie się śpieszyć? Mordy, jakie miejsce będzie dobre, jeśli chodzi o Lechię Gdańsk w lidze z tym składem? Tak jest. Chodzi tam ktoś? Tutaj mamy kolegę. Nie, tu chciałem! Lewa noga. Ale mi to wyjął! Teraz. Ty, no tragiczne jest to wykończenie. Ja po długim, a Siomek mi w środek strzela. Może rzućmy teraz piłkę, może skupię się na asystach. Poczekaj. Aha, czyli ja mam zewniaki bardzo dobre, a techniczne strzały mam bardzo słabe, jak widać. Ciekawe to jest. Ale dałem piłkę, mordy. Mogło być 3. No i mamy koniec meczu. 2-0 z Koroną Kielce to naprawdę dobry wynik. W tym sezonie Lechia po 9 meczach jest 16. Okej, czyli jak zrobimy top 3, to będzie naprawdę bardzo dobrze. Powołanie do reprezentacji. No proszę, szybko poszło. Jeszcze Man of the Match. Piękna statuetka. Zostajesz piłkarzem miesiąca. Co? Piłkarz miesiąca od razu?
Lachu zdobywa tytuł Gwiazdy Miesiąca w rozgrywkach PKO Bank Polski Ekstraklasa. Kibice są zadowoleni i liczą na kolejne trofea. Łatwo. Czyli przed meczem z Argentyną sobie tutaj jeszcze zboostujemy wykończenie. O, to mi się przyda. Mamy teraz 86 wykończenia i tutaj tak, jeszcze dwa punkty jak dostanę, to mamy 3 gwiazdki słabszej nogi. Dobra, ja bym tutaj zrobił symulację, bo to jest i tak spotkanie towarzyskie, więc to nie jest istotne. Wiem, że Polska, Argentyna. 1-1, Żurkowski strzelił i kto dla Argentyny? Martinez. Polska, Szkocja i to jest kolejne spotkanie towarzyskie. Przejdź do wyniku, zobaczmy. 3-2, ej, strzeliłem bramkę, no, myślałem, że dwie. Milik, Szymański oraz ja w 77. Oho. Now that's how it's done. Great, good, good. Jenaga, a ty, powiem ci. Somebody wants a word out of ya. Mowa motywacyjna, dobra. Good, 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 good. Na ściankę od razu? No tak, bo... Pierwsza brameczka w reprezentacji. Ty, no hit. Najlepszy zawodnik meczu. Na symulacji. Można? Oczywiście, że można. Jeszcze żółta kartka. Oj, tam żółta, zaangażowanie było. Na razie sytuacja w tabeli jest taka. Mamy 9 punktów, 15 punktów ma Lech Poznań i teraz gramy z Górnikiem, który jest na miejscu 17. Więc ja bym spróbował tutaj przesymulować, zobaczymy co się wydarzy. Czasem jakaś symulacja też powinna wlecieć. Przejdź do wyniku, 79 overall, Górnik ciężki rywal, 1-1. Aj, czyli lepiej było zagrać. Zła decyzja. Mamy kolejne rzeczy i tak jak mówiłem przedtem, 3 gwiazdki słabszej nogi odblokowane w tym momencie. Tu są kolejne gwiazdki słabszej nogi. Celność rzutów wolnych tutaj też jest, ale tak, strzały z daleka, gdzie jest wykończenie? Chociaż wykończenie 8-6 to i tak jest bardzo dobre już. Ale te longshoty można by poprawić, ale najpierw chciałbym dojść do gwiazdki słabszej nogi, także pójdziemy w tym kierunku. Rzuty karne sobie ulepszę i teraz będziemy szli tym drzewkiem o tutaj. Raków na miejscu 4, my na miejscu 8. Czy wyjdę w pierwszym składzie? Tak. Oczywiście, że tak. Dobrze, no to dobrze, to będzie ciężki mecz, ciężki wyjazd. Pięknie. Ciomuś. Takie coś to ja kończę teraz ze mną. Ale przeskoczyłem nad nim. Warto było inwestować, warto było inwestować w style gry. I w ten, i w wykończenie teraz. O, dobra, ja schodzę tutaj. Right. Żeby nie spalił. Do pustej, ale mu wyłożyłem patelnie. To są mądrze rozgrywane akcje. 2-0. Ej, ładne to było. Takie meczowe właśnie, poczekałem, poprosiłem. Lewa noga, drodzy widzowie. Dobra, 3-0. Nie rozumiem tego, z niektórymi zespołami się męczę bardzo, a później prowadzimy z Rakowem 3-0 w ciągu tylu minut. I weź to zrozum. A z Koroną był remis. Nie. Mr. Longshot wrócił. Ojej. Ale brama siadła. Który to był metr? No z 20 tak. 25? No tak, bo... Ale widły. 4-0 w 36 minucie z Rakowem. A jemy chyba poziom wyżej jednak. Nie no, ej, nie wiem co się dzieje, ale... Raków nic nie gra. 5-0. Później przyjdzie mecz z Ogórkami i przegramy, no bez kitu, to ekstra klasa. Dobra, kliknę symuluj do końca, no nic złego tu się nie wydarzy. 5-1, jedną bramkę straciliśmy, ale zwiększamy poziom zdecydowanie. Dobra mordki, wchodzimy na poziom legendarny, no poziom ultimate zostawię na później. Legendarny i 4 minuty.
Kolejne spotkanie gramy u siebie z Widzewem, który jest na 14 miejscu. Ja bym w tym momencie spróbował znów symulacji. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Znowu zespół tygodnia jest grany. Tutaj widzę, że na ataku mnie umieścili. Robimy trening i symulujemy mecz z Widzewem właśnie. Widzew u siebie. Myślicie, że się uda? Czat? Poziom 12. O, najpierw upgrade'y. Na razie to są główki, no wiem, ale to jest droga do 4 gwiazdek z słabszej nogi. Będzie 1-3 w łeb. 80 over, ale to już naprawdę dużo jak na ekstraklasę. Przejdź do wyniku, pokaż najlepsze. No nie można zareagować. Dobra, przejdź do wyniku, zobaczmy jak to się skończy. 2-0, tak jest, jedna bramka. Jest bramka strzelona. Mamy pierwsze rekomendacje. NEC Nijmegen, Cagliari, Hellas Verona i Real Oviedo. Tak to wygląda. Na razie moja droga jeszcze nie wybrałem, ale trzeba się mnie zastanowić. Następne spotkanie gramy z Zagłębiem i oni są na drugim, my na miejscu czwartym. Ile punktów jest w ogóle tej różnicy? Jeden punkcik tylko. O, to lecimy, to trzeba zagrać. Zostajesz piłkarzem miesiąca. Ej, po raz drugi zostajemy. Dwa razy z rzędu zostaliśmy piłkarzem miesiąca. Czyli piłkarz miesiąca wrzesień i piłkarz miesiąca październik. Mega te fotki są. Ty, ja myślałem, że tam fajkę trzyma w ogóle. Lachu zdobywa tytuł gwiazdy miesiąca. Po raz drugi. Dobra, czat. Proszę trzymać kciuki, bo to jest ważne spotkanie w kontekście tego, na którym miejscu zakończymy. Tak się zastanawiam, po ile spotkań na odcinek to byłoby spoko. Bo nie wiem, czy 10 to nie jest dużo, ale 10 kolejek razem z symulacjami to będzie ok. Bo 10 granych to byłoby naprawdę sporo. Dobra, spróbujmy. Zewniaczek! Ale to wyjął! Kładun! Aj, nie było miejsca, żeby uderzyć. Staram się wjechać, ale ciężko. Dobra, spróbujmy to wrzucić teraz troszkę głębiej. Może to będzie lepsze. Dobra, to wrzuta była. O, jakie piękne to było, ale to na szczęście zmarnował. Ale to już wygląda fajniej. Mamy mecz na szczycie z miejscem trzecim w tabeli. Jest ciężko, jest mecz wyrównany. Fajnie. Tak wygląda już właśnie poziom legendarny i ultimate. To jest takie klepanie i bieganie za nim. Niestety. Zmiana, czyli końcówkę meczu. Możemy kliknąć symuluj, może coś się wydarzy. 0-0, nie? Takim wynikiem kończy się spotkanie. Czyli remisujemy z Zagłębiem. Plus jest taki, że mamy znowu coś do rozdania, jakieś punkty. Także pójdziemy tak. Główki tutaj, no i teraz zostało mi zdobyć 2 punkty jeszcze i będzie 4 gwiazdki słabszej nogi. No właśnie, muszę zobaczyć, ile my mamy gwiazdek sztuczek, bo chyba to jest na razie 3. Okej, 3 gwiazdki. Jeden punkt straty do top 2 cały czas i gramy teraz z Motorem, który jest na miejscu 12. Spróbujmy. Tak jak mówiłem, drugą dziesiątkę będę próbował symulować. Zobaczymy, tym bardziej u siebie, jak się to skończy. 2-1. Strzeliłem bramkę znów. I Legia zremisowała. O, to akurat dobrze, chociaż chyba Lech był przed nami. Tego co widziałem przed chwilą. Takie są najgorsze mecze. No, mamy miejsce numer 3. To co chcieliśmy. Ale to śmierdzi mi takim wynikiem złym, że to jest hit. Mówiłem, no przecież to było pewne, że tak się skończy. Radomiak nas rozwala 2-1 u siebie. Kaput 2 bramki, u nas Koperski 1. No wiedziałem, tak? I jeszcze Legia też przegrała z GKS-em. O, to ciekawe akurat. Ja to nie wierzę. No i spadliśmy na... Nowy styl gry. O, proszę. Możemy sobie coś tu wziąć jeszcze. Szybkie podania górą, piłkarski dryk. Podania na dobieg. Szybkość. O, biorę to. Legia w ogóle jak nisko. Lech na pierwszym, 26 punktów. Tracimy cały czas, no, 1-2 punkty do top 3.
Otrzymałem nominację na piłkarza miesiąca i trzeci raz z rzędu, jak zgarnę nominację piłkarza miesiąca ogólnie, to będzie hit. Dobra. Stal jest na miejscu 10. Dzień meczowy. Próbujemy. U siebie jest mecz 3-0. Dobra, u siebie można symulować. Od 10 włącznie w dół można symulować u siebie. Haaland oficjalnie zdobywa złotą piłkę 2024. Patrzcie, jaki news. To jest meczycho teraz. Gramy z Lechem i to gramy u siebie, więc na pewno nie będę tego symulował, tylko rozgrywamy to spotkanie. Robię trening i jazda. Dobra, jak są tutaj 3 punkty, byłyby bardzo cenne. Ale będzie ciężko. Jeżeli poziom wyższy, czas skrócony w tym odcinku, to jeszcze gramy teraz z Lechem, który kadrę ma na pewno lepszą. Patrzcie na to. Patrzcie, jaka piła. Aha, spalony. Ale jak ładnie. Ale się urwał. Jest tam ktoś na główkę w ogóle? Nie ma nikogo, to co ja mam tu zrobić? Teraz. Oj. Ej, to było dobre podanie. To była dobra sytuacja wypracowana. Nie. Co to było? Ej, nie można tracić takich bramek, bramkarz. Ja cię tak chwaliłem. Co to za farfocel wpada? No nie zagrał. No po prostu nie zagrał prostopadłej, po której byłbym sam na sam chyba. Ten Hakan, jak mu tam jest dobry, cały czas nas tutaj ciśnie. Ten, który jest na lewym skrzydle. Nie wiem, czy naprawdę jest też taki dobry. Piętnaście minut do końca. Panowie, no ruszmy jeszcze. Czemu mam groźbę zdjęcia z boiska? Co mam zrobić sam? No i chyba 2-0. Tak to się kończy. No niestety, no Lech za mocny, drodzy widzowie. Za mocny, zdecydowanie dla nas. I jeszcze zmiana. Dobra, mogę schodzić przy 2-0, to już. Symuluj pozostałą część meczu. 2-0, takim wynikiem kończy się spotkanie. Spadniemy pewnie w tabeli ligowej, ale na które to nie wiem. Dobra, to inwestujemy trochę w tą siłę strzału. Dalekie strzały, w tym momencie będę miał 96 longshotów. Okej. Przyda się. Porażka w derbach. Skoro to jest 15 kolejka, wiem, że poniżej 10 i to u siebie miałem symulować, ale zrobimy symulację. Zobaczymy, na którym miejscu będziemy po 15 kolejkach. Ja teraz chyba w ogóle wchodzę z ławki, ale jak zrobię trening, to w sumie powinno być git. Tak. Czyli spotkanie ze Śląskiem na wyjeździe, symulacja, jak ona się zakończy, zwycięstwem 2-1. Ty, ale zszedłem w 45, oby nie kontuzja. Chwila. Patrzcie. My mecz ze Śląskiem wygraliśmy. 2-1. I patrzcie teraz na newsy. Musiolik zdobywa gola w meczu wygranym przez zespół Śląsk po fatalnym błędzie linii obrony drużyny Lechia. Co jest? A tutaj, po świetnym występie w meczu przeciwko drużynie Śląsk, Olson otrzymuje tytuł gwiazdy meczu. I tu jest potwierdzenie, że wygraliśmy 2-1. Co to za skam jakiś? Najważniejsze, że trenerzy klaszczą, pamiętajcie, to jest najważniejsza rzecz. 16 kolejka, mecz z Piastem, przechodzimy do wyniku, mecz u siebie, 2-2! Ty, no ja nie rozumiem czasem tych symulacji. Chociaż w sumie no nie można by wygrywać wszystkiego. Ale teraz chciałem to zasymulować, bo mamy połowę sezonu. To będzie 17 kolejka z Jagiellonią i ten mecz już zagramy w następnym odcinku. Będzie połówka i póki co jesteśmy na miejscu drugim dalej. Ciężko będzie Lech dogonić, no ale jak będziemy na miejscu drugim albo trzecim, to będzie naprawdę sukces. Ogólnie pisaliście, że top 5 to będzie dobry wynik. Ale jeszcze zobaczmy sobie
statystyki zawodników. 17 bramek w 16 występach. Patrzcie, jaką mam przewagę. Jeśli chodzi o asysty, no tutaj mnie nie ma. Najwięcej ma Kapić właśnie z Lechii. 7. No to... Ale szybko, strasznie szybko ten overall się nabija. No zobaczcie. Ja mam już overall 82, mordo. Cóż, to jest tak wysoko. 8-2 overall, a zagrałem 16 spotkań. 1 grudnia gwiazdka się zbliża i zbliża się też mecz z Jagiellonią, ale to już będzie kolejnym razem. Co tu jeszcze ciekawego się dzieje w wiadomościach? Jakieś zrepki rzeczy.